Widzisz tutaj dwa kupony, oba grane za 2 złote i to są gole, odpowiednio Anglików i Hiszpanów. Jeżeli wybierzesz sobie gola jednej z tych drużyn na jutrzejszy finał i ta drużyna gola strzeli, dostaniesz 600 zł. 600 zł z kuponu granego za 2 złote od Superbeta w bonusie. Przechodzą samych siebie, zaraz powiem o tej promocji dla nowych graczy w Superbecie. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś, bardzo miło, że jesteś. Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Mamy dwa kupony dzisiaj na finały. Mamy 4 kupony łącznie od Andrzeja i ode mnie. Jest o czym gadać. Mamy taki ciut, powiedzmy, luźniejszy dzień, więc możemy też swoje kupony tutaj wrzucić, bo jak wiadomo, w tych regularnych filmach, no to tutaj ekipa typująca na YouTube jest najważniejsza. Zanim przejdę do kuponów, mówię o tej promocji, bo to jest promocja Gigant. Superbet stwierdza, że dopala Gigant promocję na finał. 600 zł za gola wybranej drużyny w regulaminowym czasie gry na finał Euro 2024. Prosty temat. Co trzeba zrobić, żeby tą promocję odebrać? No z racji tego, że jest to promocja dla nowych graczy, to oczywiście trzeba założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To bez problemu znajdziecie. W trakcie zakładania konta akceptujecie zgody marketingowe, czyli takiego dzyndla trzeba zaznaczyć. Na spokojnie weryfikujecie konto gracza i trzeba dokonać depozyt na minimum 50 zł. Te 3 małe rzeczy automatycznie ci zapisują do promocji, no i po prostu wybierasz, co twoim zdaniem jest lepsze, gol Anglii albo gol Hiszpanii. Powiedzmy, że wybierasz sobie gola Hiszpanii w regulaminowym czasie gry i musisz to za 2 zł, za minimum 2 zł z konta depozytowego, nie za freebet zagrać i tyle. I trzymasz kciuki jutro, jeżeli Hiszpania strzeli, to w przeciągu 72 godzin dostajesz 600 zł na grę w bonusie. 600 zł. To są szalone promocje, to są szalone kwoty, naprawdę, powiem wam, no, takie promocje powitalne to aktualnie tylko Superbet ma, nie? W skrócie, jeżeli ktoś chciałby skorzystać już z promocji na jutro, założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, wpłata na minimum 50 zł, nic już nie musisz klikać, jesteś zapisany i z konta depozytowego, czyli tego głównego, trzeba za 2 zł, minimum 2 zł, załadować gola albo Anglii, albo Hiszpanii, to jest już twój wybór, co twoim zdaniem jest lepsze. Jeżeli jutro wybrana przez ciebie drużyna w regulaminowym czasie gry gola strzeli, dostajesz 600 na grę w przeciągu 72 godzin. I powiem wam szczerze, że przez całe te euro była masa promocji, nie? W Superbecie. Jeżeli ktoś jakimś cudem konta nie założył, to myślę, że teraz jest zadowolony, bo tak dwójeczkę zamienić na 600 zł na grę przed startem Ekstraklasy, wydaje się to dobra opcja. Osoby zainteresowane promocją, pierwszy komentarz pod tym filmem, cała procedura, założenie konta, od momentu założenia konta do momentu zagrania kuponu za 2 zł, 5, maksymalnie 7 minut. Powodzenia. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście walniemy sobie konkurs, bo jak żeby inaczej. Co trzeba zrobić, żeby powalczyć o klasyczne dwie dychy w Superbecie? Oczywiście subskrybować kanał Obstawiamy trzeba. Nagrody mamy tylko dla subskrybentów. Łapa w górę zostawiona tutaj pod filmem. Ej, sprawdź, czy jest kliknięta, to zawsze pomaga wszystko rozwijać, dzięki wielkie. I w komentarzu tu powiecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w nocnym meczu o trzecie miejsce pomiędzy Kanadą a Urugwajem. To jest mecz o trzecie miejsce, Copa America. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta, typujecie do drugiej w nocy. Komentarze, pewnie pójdziecie szybciej spać, ale to jest deadline. Komentarze edytowane, dodane po drugiej w nocy, bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. Komentarze do waszej dyspozycji. A ja przechodzę do meritum dzisiejszego materiału, słuchajcie. Mamy dwa kupony tutaj od ekipy typującej i mamy 4 kupony ode mnie i od Andrzeja. Zacznę, słuchajcie, od kuponu Kacpra. To jest, myślę, kupon życzeniowy. Tu są generalnie mocne kursy łapane, nie? Ale umówmy się, jakie tutaj są typy. Szczęśliwa siódemka to się musi udać, wiesz o co chodzi. 777 na stawce, 7842 może wrócić i mamy tak, od najniższego kursu zacznijmy, co? Ten mecz, co jest dzisiaj w nocy, o drugiej. To jest, proszę ciebie, overek 1,5 gola Urugwaju z Kanadą. W meczu o trzecie miejsce, okej, okay, Urugwaj jest turbofaworytem, okej, okay, Urugwaj masę setek i naprawdę dogodnych okazji zmarnował z Kolumbią w tym meczu półfinałowym. Tam naprawdę Nunes, no, dużo pomarnował. Tak jak naprawdę fajnie grał na tym turnieju, tak w tym meczu półfinałowym pomarnował i wydaje mi się, że to jest takie założenie, że po prostu Urugwaj dalej będzie grał swoje. Zobaczymy, czy będzie tak, jak wiele osób mówi, że mecz o trzecie miejsce jest niepotrzebny generalnie, bo nikomu się nie chce grać. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo Kacper potrzebuje 2 gole Urugwaju. Żeby były 2 gole Urugwaju, to musi chcieć się grać. Do tego troszkę wyższy kurs. 10 rogali w jutrzejszym meczu finałowym Hiszpania-Anglia Euro 2024.
24, minimum 10 rogali. Jak sobie zerkniecie na mecze Anglików, to oni w całym turnieju mieli chyba jeden mecz z overem rożnych. Nie wiem, czy to nie był czasem mecz z Danią, nie? Ale faktycznie ich mecze są tak underowe, jeżeli chodzi o rzuty rożne, że to jest hit. Dlatego na linię 9,5 rożnych w meczu jest kurs 2,28, nie? No ale jak już łapać wysokie kursy, no to łapać wysokie kursy. Do tego jest Leo Messi z brameczką. To ja to myślę, że jak Leo strzeli gola i jak ta Argentyna wygra z Kolumbią w finale Copa America, to znowu będą głosy, że złota piłka dla Leo, nie? To 3,05 jest na gola Leo Messiego. On generalnie w tym turnieju miał lekki uraz. Chyba tylko jednego gola zdobył, ale w dwóch meczach z tego, co mi się wydaje, nie grał. I tutaj nie ma 1/8, tylko po fazie grupowej od razu 1/4 grają. Więc też jest jakby o jeden mecz mniej, no przykładowo w stosunku do euro, nie? 777 na 7842, wow. Dalej mamy pierwszy z dwóch kuponów od Andrzeja. Tak stwierdziliśmy, że załadujemy sobie po dwa kupony za stówkę, też trochę fantazyjne. Andrzej łapie mecz Kanada-Urugwaj i mamy tutaj, słuchajcie, zakład na to, że Kanada strzeli maksymalnie gola w meczu, że Urugwaj ten mecz wygra, turbo się z tym zgadzam. Over 3,5 kartek i over 7,5 rogali, więc tutaj Andrzej wybiera sobie te jakby statystyczne typy pod overa. Oczywiście chodzi o kartki i rożne. 3,40 jest takie sejki. Generalnie to jest fajny bet builder, nie? I drugi mecz z Copa America to oczywiście o drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek, więc ewentualnie po finale euro jeszcze tu będą emocje z tym. Duży over fauli, no ale spotkanie finałowe. Argentyna-Kolumbia. Faktycznie zapowiada się, że fauli może być sporo. Minimum 28 fauli w meczu i Argentyna lub remis w regulaminowym czasie gry, stówka na 643. I drugi, też zrobiliśmy sobie takie sklejki bet buildery, słuchajcie, na finał euro. 9,50 kurs za stówkę 836. I powiem wam szczerze, że ja na swoim zespoileruję. Zagrałem over fauli, ale faktycznie jak zobaczyłem kupon Andrzeja, to żałuję, że nie dałem jakiegoś undera fauli Anglików, bo oni mało faulują. Andrzej wybrał under 12,5 fauli właśnie Anglii. Minimum 4 celne strzały Hiszpanii, minimum 3 spalone w meczu. Carvajal ma zrobić faul. Hiszpania nie może w regulaminowym czasie przegrać i obie drużyny mają otrzymać po dwie żółte kartki. I to jest generalnie fajny bet. Tutaj ten François Le Tessier sędziuje, on trzy mecze grupowe sędziował na tym euro. 4-4 i dwie kartki pokazane. Podoba mi się ta sklejka Andrzeja, nie? Kurs 9,50 za stówkę, fajnie by było chwalone, jakby to się udało. No będzie trzymany mocno kciuk. Dalej mamy jeszcze jeden kupon tutaj z grupy od Bartłomieja, zanim te moje sobie obgadamy. I tu w sumie nie ma kombinacji, bo zobacz, jest zwycięstwo Argentyny i Hiszpanii. Tutaj oczywiście nieważne, czy regulaminowy czas gry, czy karne, czy dogrywka, totalnie nieistotne. Po prostu Hiszpania i Argentyna mają znieść puchar do góry. 1,70, 1,60 moim zdaniem naprawdę fajne kursy. I czyste zwycięstwo Urugwaju. To, co mówię, dla mnie są faworytem też w tym meczu nawet. Powiem, że to jest o trzecie miejsce. Bielsa jest trenerem Urugwaju, nie? Myślę, że on to jest taki trener, że on... Nawet jak komuś się nie będzie chciało, to kopnie w dupę, powie dawaj, ładujemy, lecimy po trzecie miejsce, nie? Tak widzę tego trenera. No tutaj mamy, a tutaj mamy 4000 na stawce. W ogóle gadam o tych meczykach, jakby nigdy nic, a nie zerknąłem na stawkę. 4000 na 13,5 tysiąca jest ładowane tutaj u Bartłomieja. Ty, to jest naprawdę moim zdaniem fajny kupon. Oczywiście ta Hiszpania i powiem wam szczerze, że Argentyna trochę życzeniowo, bo ja trzymam kciuki za Hiszpanię i Argentynę w tych finałach. A Urugwaj to myślę, że po prostu zrobi to trzecie miejsce, nie? 13528 Bartłomiej do boju. I dwa jeszcze skromne, z jakiej stawki kurwa na jaką przechodzimy? 4000 od Bartłomieja i dwa kupony za stówkę ode mnie, nie? Fascynujący zjazd. No ale nawet jak za 2 złote ktoś gra, to też jest fajnie przecież, nie? Słuchajcie, ode mnie tak. Hiszpania, Anglia. Obie drużyny po minimum 2 kornery. Wydaje mi się, że Anglia zepnie dupę nawet w tym elemencie gry. Powyżej 1,5 gola, powyżej 2,5 kartek. Z tego meczu mam taką sklejkę po kursie 1,90. No i oczywiście Argentyna, Kolumbia. Też idę pod overy. 2 gole, 5 kartek, 8 rożnych. Czyli coś tam Andrzej też z tego kleił. Wydaje mi się pod overy, jeżeli chodzi o te rynki. Ja to też biorę i z tego jest 2,80. I to mi się podoba nawet bardziej niż ta sklejka moja betbuilderowa. Nie, to jest superbet, przepraszam. Superbet mam na Hiszpania, Anglia, a betbuildera na Argentyna, Kolumbia. I ten bet builder podoba mi się bardziej niż ten super bet, mimo że wyższy kurs i teoretycznie bardziej ryzykowny, stówka na 468, no i oczywiście też świra skleiłem, nawet taki sam kurs jak Andrzejowy, 9,50, stówka na 836, no i wziąłem ten over meczowy, wiem, że te ostatnie mecze półfinałowe i nawet ćwierćfinałowe jakoś nie dowodziły tych fauli, ale no, co i tak myślę, mecz finałowy...
zakładam tutaj optymistyczny scenariusz, że ktoś strzeli gola szybko, najlepiej jakby to była Hiszpania i zaczną się faule, nie? Na to liczę. 7 celnych strzałów w meczu, bo wydaje mi się, że Anglia w półfinale się przełamała i też celniaki będzie dawała, tak jak wcześniej nie dawali, tak. No ten półfinał trzeba powiedzieć, że zagrali po prostu dobrze. Gol w pierwszej połowie, brak przegranej przez Hiszpanię, Hiszpania z golem i 5 kartek w meczu biorę, no i 5 rożnych Hiszpanii. Teraz po fakcie zmieniłbym te faule i rogale Hiszpanii chyba. No ale zagrane, więc zostało, nie? Stówka na 836. Rozgrzewka przed jutrem. Kupony. Będziemy śledzili i trzymali oczywiście bardzo mocno kciuki. Ty, przypominam ci na koniec. No bo Superbet dokręca tą promocję. 2 złote na 600 zł. Kupon za 2 złote. Daje ci 600 zł na finale Euro. Już tłumaczę na szybkości ostatni raz i kończymy. Co trzeba zrobić, żeby promocję odebrać? No trzeba założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To jest najważniejsza sprawa. W trakcie zakładania konta akceptujecie zgody marketingowe, weryfikujecie konto gracza, depozyt na minimum 5 dyszek, więc 5 dyszek trzeba wrzucić, żeby zapisać się do promocji, ale z tych 50 zł z konta depozytowego ty za 2 złote możesz zagrać. Za 2 złote wybierasz sobie gola Anglii albo Hiszpanii na jutro. Jeżeli wybrana przez ciebie drużyna strzeli w regulaminowym czasie gry, 600. 600 zł w bonusie, jest to ostatnia okazja na euro, żeby sobie zamienić faktycznie te 2 złote w Superbecie na taką kasę na grę, bo no po euro pewnie będą troszkę mniejsze te kwoty promocyjne. Wiadomo, że euro, finał to jest gorący okres, nie? Więc 2 złote na 600 można zamienić do jutra. Osoby zainteresowane promocją założą konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i trzymam kciuki, żebyście dobrze wybrali. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to dziękuję za oglądanie do samego końca. Jutro rano oczywiście kupony stricte na finał, pewnie też doklejone będą jakieś na Copa America. Zobaczymy. Trzymamy kciuki, widzimy się jutro rano. Dobrego dzionka, uśmiechu na twarzy, pozdro się ma. Elonara.